bardzo serdecznie na naszym webinarze poświęconym wolontariatowi, a w szczególności konkursowi na projekty wolontariackie. Jesteśmy w trakcie składania wniosków, stąd to nasze dzisiejsze spotkanie. Zanim przejdziemy do tego, no właśnie, czym jest, a czym nie jest wolontariat, chciałbym Wam dosłownie dwa słowa powiedzieć o wolontariacie pracowniczym i o programie wolontariatu pracowniczego w naszym banku, który, jak mam nadzieję, że wiecie, motto jego to możesz na mnie polegać. Działa on od 2011 roku i koordynujemy go tutaj w fundacji. Nie przedstawiłam się, ja się nazywam Marysia Gawlikowska i koordynuję program wolontariatu pracowniczego w Fundacji BNP Paribas, która no właśnie koordynuje wszystkie działania w ramach wolontariatu pracowniczego i zaangażowania społecznego. W ramach programu wolontariatu pracowniczego zachęcamy Was do zaangażowania w różne formy. Przede wszystkim do takiego zaangażowania indywidualnego, czyli każdy z Was może po prostu zaangażować się w działania na rzecz jakiejś Waszej zaprzyjaźnionej, lokalnej organizacji społecznej, ale też zachęcamy Was do takich działań zespołowych i tutaj na przykład w ramach integracji proponujemy, żebyście zamiast, nie wiem, na przysłowiowego bilarda zrobili wspólnie coś dobrego. Drugą formą jest taki wolontariat zespołowy i tutaj między innymi konkurs, taki zachęcamy Was do konkursu na projekty wolontariackie, ale też staramy się przygotowywać takie bardziej zorganizowane akcje, w których możecie wziąć udział i tutaj szlachetna paczka i rzeczywiście no, ponad 2000 zaangażowanych wolontariuszy w naszej organizacji, skala ogromna, też to jest takie święto wolontariatu w naszym banku, więc szlachetna paczka, ale też działania w ramach ekowolontariatu. Staramy też zachęcić Was do akcji społecznych, przede wszystkim do akcji Dobre Kilometry, która już w maju przed nami, niedługo. To jest akcja, w której pokonujemy kilometry, my później te kilometry przeliczamy na darowizny finansowe, które przekazujemy organizacjom społecznym, wspólnie te organizacje społeczne wybieramy. I druga akcja społeczna, którą koordynujemy w fundacji, to jest coroczna akcja krwiodawstwa krwinka. W tym roku odbędzie się ona w czerwcu. Kolejną formą wolontariatu, w którą możecie się zaangażować, to jest edukacja finansowa. Jesteśmy instytucją finansową, więc nie uciekamy od tego. Mamy dwie inicjatywy, inicjatywę sektorową BAKCYL oraz taką wewnętrzną inicjatywę Misja Edukacja. W obu tych inicjatywach możecie zostać edukatorami i przekazywać swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i finansów. I ostatni taki filar tych działań wolontariackich są programy skierowane do pracowników sieci sprzedaży, lokalni ambasadorzy banku i program grantów lokalnych. W programie grantów lokalnych można zdobyć wsparcie finansowe dla NGO-sa, to jest do 5000 zł. Także jak widzicie, tych możliwości jest bardzo wiele. Chciałabym Wam też przypomnieć o tym, że możecie na te działania wykorzystać 16 godzin w ciągu roku, na działania wolontariackie, to są normalnie pełnopłatne godziny. Możecie je wykorzystać, żeby zawnioskować o takie godziny, musicie najpierw oczywiście taką nieobecność ustalić ze swoim przełożonym, a później złożyć wniosek w TETAMI. To jest normalnie tak jak każdy inny wniosek składamy przez TETE, jest to wniosek urlopowy. Także zachęcam do tego, żeby wykorzystywać te godziny. Też w ramach tego, że chcielibyśmy Wam nieco ułatwić te działania wolontariackie, powstała platforma wolontariatu, którą na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałabym Wam zaprezentować. No i na koniec chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy aktywnie się włączają w te działania, bo słuchajcie, w zeszłym roku wraz z pracownikami spółek i podmiotów zależnych grupy BNP Paribas przepracowaliśmy aż ponad 30 tysięcy godzin na rzecz innych. Myślę, że to jest naprawdę kolosalny wynik, także wszystkim osobom, które się w te działania angażowały, gratuluję i dziękuję. Natomiast tym, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować swoich sił w wolontariacie, zachęcam do włączenia się, może właśnie poprzez konkurs na projekty wolontariackie. To chyba tyle, troszkę ten wstęp wyszedł przydługi, także oddam już za sekundkę głos naszej ekspertce Oli Belinie, która jest koordynatorką, trenerką, doktorantką i jak sama o sobie mówi, pasjonatką wolontariatu. Jest związana z organizacjami społecznymi już od ponad 10 lat. Odpowiadała za koordynację programu wolontariatu europejskiego w Stowarzyszeniu Promocji Wolontariatu. Obecnie jest dyrektorką programu
programową Fundacji Dobra Sieć, która prowadzi dwa takie główne programy. Jeden to jest e-wolontariat, a drugi to jest moje stypendium. I tutaj mała gwiazdka. My oprócz wolontariatu pracowniczego współpracujemy z Olą przy okazji naszego programu stypendialno-rozwojowego Klasa. To jest program dla dzieci z mniejszych miejscowości, które chcą kontynuować naukę w dobrych liceach. Jesteśmy w trakcie rekrutacji, także tutaj też zachęcam Was, jeśli znacie takie osoby, które chcą kontynuować naukę w renomowanych liceach w Polsce, bardzo dobrze się uczą, są ambitne i chcą dostać się do chciałyby się przenieść do większego miasta, to zachęcam do przekazywania informacji. Możecie do nas napisać o klasie, możemy opowiedzieć przy okazji innego spotkania, to taka mała gwiazdka. Także Olu, oddaję Ci głos, bardzo się cieszę, że z nami jesteś i przekazuję głos. Bardzo, bardzo dziękuję. Strasznie się cieszę, że tutaj jestem z Wami. Po pierwsze, od wielu lat śledzę program wolontariatu pracowniczego i liczby mówią same za siebie i te ścieżki też mówią same za siebie. Przed chwilą zajrzałam, że jest nas już ponad 80 osób w tej wirtualnej sali, więc tym bardziej jest mi szalenie miło, że tyle osób jest zainteresowane tym, żeby robić dobro. I tym optymistycznym wstępem przejdę do prezentacji. Już daję pełen widok, tak żebyście dobrze widzieli. Prosiłabym tylko o krótką informację od dowolnej osoby, czy wszystko widać, słychać, czy jest w porządku. Będę bardzo wdzięczna, tak żeby... Tak, tak, wszystko super. Jest okej. Okay. Okay. Bardzo widać, dziękuję, widać. Już widzę, bardzo Wam dziękuję. Okej, okay, a zatem dzisiaj taki tytuł: od inspiracji do realizacji, konkurs na projekty wolontariackie. Z jednej strony spotykamy się dzisiaj nie bez przyczyny, tak jak Marysia wspomniała, trwa nabór na konkursy, na projekty wolontariackie, ale dzisiaj chciałabym zaprosić Was do takiej szerszej dyskusji, historii wokół tego w ogóle, czym jest wolontariat, czym jest robienie dobra. I zrobimy sobie ten webinar w takiej myśli od ogółu do szczegółu. Dlatego po pierwsze bardzo zachęcam do tego, żeby zostać na koniec, a po drugie też dlatego, żeby było Wam łatwiej najpierw zobaczyć ten szerszy kontekst, trochę poczuć, czym tak naprawdę wolontariat jest. Być może dla wielu z Was będzie to już znany temat, a być może zainspirujecie się, dowiecie się czegoś nowego. Tak, żeby potem płynnie od tych ogólnych informacji i inspiracji na temat tego, jak się włączyć, dlaczego się włączyć, w co można się włączyć, przejść do takich, powiedzmy, technikaliów i praktykaliów. Ale na samym początku pytanie na rozgrzewkę, bo mimo tego, że jest to webinar, chciałabym dzisiaj, żebyście też w nim aktywnie uczestniczyli. Chciałabym też troszkę od Was usłyszeć, dowiedzieć się. A zatem takie pytanie rozgrzewające: w jakim jesteście nastroju? Dajcie znać na czacie, możecie użyć emotki, krótkiego zdania, hasła. Irena, bardzo dobry. Mamy też jakiś uśmieszek, super. Bardzo się cieszę. Wspaniale, cudownie. Ja też już się czuję coraz lepiej. Dzięki. Wasz nastrój mi się udziela. Super, super. Bardzo dziękuję za tyle fajnych reakcji. Ekstra. Czyli jak rozumiem, jesteście gotowi na to, żeby przyjąć dawkę fajnej wiedzy, fajnej inspiracji. Mimo tego właśnie, jak Asia stwierdziła, że zima za oknem. A zatem dosłownie dwie krótkie informacje o mnie. Tak naprawdę Marysia już wspomniała o tym, że jestem związana z jednej strony z tak zwanym trzecim sektorem, czyli z organizacjami społecznymi, ale taka moja druga nóżka jest też, i że tak powiem, połowa serca jest związana z nauką i łączę te rzeczy właśnie dzięki temu, że mam to zaplecze i naukowe, i społeczno-organizacyjne, to chętnie się taką wiedzą dzielę, analizuję to, co się dzieje w wolontariacie, piszę teksty, ale też, co lubię chyba najbardziej, spotykam się i wirtualnie, i na żywo z innymi osobami, żeby po prostu dzielić się wiedzą wzajemnie i się wzajemnie inspirować. Taki krótki rozkład jazdy na dzisiaj. Wspominałyśmy już, że będzie gorąco, będzie intensywnie, ale nie przejmujcie się. Po pierwsze, tak jak wspomniałyśmy, webinar będzie
później jeszcze dostępny i my też będziemy do Waszej dyspozycji na koniec w sesji pytań i odpowiedzi. Jesteśmy po wstępnej rozgrzewce. Wiem już, że nastroje są bardzo pozytywne wśród Was. I za chwilkę przejdziemy do części dotyczącej wolontariatu. Nazwałam go z takim przymrużeniem oka wolontariat w pigułce. Troszkę o tym, czym się charakteryzuje wolontariat, taka najbardziej podstawowa definicja, ale też, co jest istotne, szczególnie w kontekście wolontariatu pracowniczego, czym różni się wolontariat od sponsoringu czy zbiórki. To są różne formy robienia dobra, absolutnie nie wartościujemy, każde zaangażowanie społeczne jest ekstra. Niemniej jednak dzisiaj skupimy się o wolontariacie i o tym, czym jest projekt wolontariacki, czym może być projekt wolontariacki, więc zarysujemy sobie takie, powiedzmy, linie demarkacyjne między właśnie wolontariatem a innymi formami robienia dobra. Potem powiemy sobie, jak już zmapujemy te formy zaangażowania społecznego, to zadamy sobie wspólnie pytanie, dlaczego się angażujemy, co nas motywuje, co nas zachęca do tego, żeby realizować wolontariat, żeby być wolontariuszem. Myślę, że to jest takie bardzo, bardzo fundamentalne pytanie do tego, żeby wejść w wolontariat, żeby się zaangażować, ale żeby też zachęcać innych do tego. Postaram się pokazać Wam różnorodne motywacje. Każdy z nas jest trochę inny, ma inne motywacje. One oczywiście wzajemnie się nie wykluczają, więc trochę powiemy o tym, co wolontariat nam daje i co sprawia, że tak chętnie wiele z nas się w niego angażuje. I później przejdziemy do takiej bardziej technicznej, nazwijmy to, części i opowiem Wam kilka słów o tym, czym jest logika projektowa. Być może wielu z Was tę logikę projektową już czuje, już zna ze względu na specyfikę swoich zadań takich codziennych, pracowych, zawodowych, ale być może dla części z Was będzie to coś nowego, a logika projektowa, mimo że może brzmi tak dosyć skomplikowanie, to jest to taki bardzo prosty, łatwy, fajny schemat do tego, żeby rozpocząć pisanie projektu społecznego. Więc kilka takich podstawowych wskazówek, tak żebyście płynnie, łatwo weszli w to, w jaki sposób napisać projekt. I potem taka wisienka na torcie, coś, na co pewnie wielu z Was czeka, te osoby, które już mają ideę na projekt wolontariacki, już wiedzą mniej więcej, że chcą napisać taki projekt, że chcą złożyć taki wniosek. Dla tych z Was taka szczególna, myślę, szczególnie ważna część, czyli nazwałam ją metaforycznie praktykalia i technikalia, czyli kulisy pisania wniosku. Ja powiem o takich ogólnych kwestiach, o dobrych praktykach, ale też o często powtarzających się błędach, czyli naprawdę taka super praktyczna pigułka wiedzy, z którą zostaniecie. A później tę część praktyczno-techniczną uzupełni też Marysia, pokazując Wam już w praktyce, jak wygląda generator wniosków, jak wygląda tak naprawdę już tak od podszewki zakulisowo ten proces elektronicznego składania wniosku. I tak jak wspomniałam na początku, będzie też chwilka na pytania i odpowiedzi. Oczywiście nie tylko dzisiaj zespół Fundacji jest cały czas dostępny na Wasze pytania i wątpliwości. No dobrze, to jak wspomniałam, chciałabym Was też troszeczkę zaangażować, zwłaszcza tych, dla których może to jest wczesna godzina albo senna godzina. Zapraszam Was serdecznie do Mentimetera. Możecie albo wejść na stronę przez komórkę www.menti.com i wpisać powyższy kod, albo możecie po prostu zeskanować QR kod, który jest dostępny. I ja płynnie teraz przejdę na Mentimeter. Teraz widzicie już jeszcze raz instrukcję, czyli jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył, po prawej stronie kod QR, na górze jest instrukcja i zobaczmy sobie powoli, czy jakieś pierwsze
spływają odpowiedzi. Och, czy macie już wstępne pomysły na projekt? To jest pytanie, które chciałabym Wam zadać na początku. Uch, jak na razie widzę, że łeb w łeb idzie odpowiedź tak i jeszcze nie. Zdaję sobie sprawę, że pytanie postawione jest na samym początku, dlatego jest też odpowiedź dla tych, którzy nie są pewni, czyli trudno powiedzieć, czy to już jest wstępny pomysł, czy jeszcze nie. Ale widzę, że jak na razie więcej osób entuzjastycznie odpowiada, że ma wstępny pomysł, czyli przyszliście na webinar już pewnie po bardzo konkretne wskazówki, jak ten pomysł przekuć na konkretny wniosek. Ale dla tych, którzy jeszcze tego pomysłu nie mają, absolutnie się nie przejmujcie. Ten webinar ma też właśnie tę część taką podstawową, ogólną, fundamentalną, tak żeby przeprowadzić Was łagodnie od inspiracji wstępnych, od wstępnych informacji, o czym mogą być projekty, dlaczego piszemy te projekty. Także dla każdego coś dobrego. Jeszcze poczekamy chwilkę, bo pamiętam, że Was jest bardzo dużo, a bardzo chciałabym Was troszkę zaangażować. Jeszcze damy sobie 20 sekund mniej więcej. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli, może się zarejestrować, zalogować na Menti. Ale naprawdę widać, że obydwie odpowiedzi łeb w łeb. Mniej więcej po połowie. Ja przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że większość z Was tak bardzo wstępnie jeszcze chce poznać w ogóle świat wolontariatu, a tymczasem tak wielu z Was już ma pomysł na projekt. Bardzo nas to cieszy. No dobrze, przez chwilę widzę, że chyba nie ma więcej odpowiedzi. To wrócimy sobie w takim razie do prezentacji. Dziękuję Wam bardzo za odpowiedzi. Jeżeli ktoś nie zdążył, to możecie też napisać, pochwalić się jeszcze na czacie, czy macie pomysł na projekt wstępnie, czy jeszcze nie. A zatem, obiecałam Wam, że powiem dla wszystkich tych, którzy może się jeszcze nie do końca czują pewnie w takim rozróżnieniu, czym wolontariat jest, czym nie jest, jakie są jego granice. Wolontariat w pigułce. W takim bardzo, bardzo skrótowej definicji, ale najbardziej popularnej, można powiedzieć książkowej definicji wolontariatu. Wolontariat to jest dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub ogólnie całego społeczeństwa, jakiegoś dobra publicznego, która wykracza poza krąg rodzinno-koleżeński. Czyli przekładając to może na bardziej taki bezpośredni, niesłownikowy język, robimy coś na rzecz innych, nie własnych bliskich, nieznajomych, nie rodziny, bo chcemy bez przymusu zrobić coś dobrego. Tak naprawdę są, tak jak widzicie, jest 5 elementów wolontariatu, czyli właśnie ta dobrowolność, nie może to być coś przymusowego, bezpłatność, za wolontariat nie otrzymujemy wynagrodzenia, coś świadomego, czyli nie włączamy się, że tak powiem, w ciemno, nie wiedząc, co to w ogóle jest, cóż to za kot w worku. Angażujemy się na rzecz kogoś innego, kto nie jest naszym bliskim, naszym znajomym i robimy to na rzecz szeroko pojętego dobra. To jest właśnie wolontariat. Wiem, że definicja jest dosyć szeroka, dlatego zastanówmy się jeszcze, czym wolontariat nie jest. I jest to szczególnie istotne w kontekście konkursu na projekty wolontariackie i w kontekście wolontariatu pracowniczego. To jest też na bazie naszych doświadczeń, analiz, jak niestety często pewne typy działania na rzecz innych są mylone z wolontariatem. Wolontariat nie jest tym samym co sponsoring, nie jest prostym przekazywaniem środków czy zrobieniem zakupów. Nie jest też realizowaniem celów biznesowych czy sprzedażowych. Nie jest też zbiórką społeczną. I pierwszy i ostatni podpunkt, i przekazywanie środków, i zbiórka społeczna. Oczywiście to są bardzo też ważne, świetne formy wspierania innych osób. Jest to też typ zaangażowania społecznego, ale pamiętajcie, że nie jest to to samo, co projekt wolontariacki. Czyli jeżeli macie pomysł na projekt,
który dotychczas zawiera tylko i wyłącznie taki pomysł na zrobienie na przykład zbiórki rzeczowej dla kogoś, to pamiętajcie, że taki projekt może nie przejść formalnie i merytorycznie, tak? Bo nie jest on wolontariatem. W wolontariacie szczególnie istotne jest zaangażowanie bezpośrednie was, czyli wolontariuszy, wolontariuszy pracowników, czyli wasza aktywność, wasze działanie, wasza bezpłatna praca. Czyli nie jest to tylko przekazanie środków czy przekazanie darów dla innej osoby. I jednocześnie, jako że mówimy dzisiaj o wolontariacie pracowniczym, to pamiętajcie, niezależnie od tego, na rzecz kogo jest ten, ma być ten projekt wolontariacki i niezależnie od tego, jaką rolę zawodową pełnicie w Paribas, to wolontariat, projekt wolontariacki nie może być, jakby nie może przysłużyć się z definicji, nie może mieć celu takiego właśnie sprzedażowego czy biznesowego. Tak? To są zupełnie dwie różne, nazwijmy to, planety, więc w czasie realizacji wolontariatu jakby odkładamy na haczyk, na wieszak swoją rolę zawodową i przede wszystkim skupiamy się na niesieniu dobra, ale nie stricte w postaci przekazywania pieniędzy czy zachęcania kogoś na przykład do zostania klientem. Jak myślicie, dlaczego angażujemy się? Gdy już wiemy mniej więcej, czym jest wolontariat, czym nie jest wolontariat, to z waszego własnego doświadczenia, doświadczenia może waszych kolegów, koleżanek, jak myślicie, co może nas motywować do tego, żeby w wolontariat się zaangażować? Dajcie znać na czacie, czy macie jakieś pomysły, w jaki sposób, żeby dać dobry przykład dzieciom. Piękna odpowiedź, dzięki Monika. Czy jeszcze jakieś macie pomysły? Dlaczego angażować się w wolontariat? Dlaczego wy się angażujecie lub chcecie się angażować? Albo dlaczego ktoś, kogo znacie, może się angażować? Dlaczego to jest ważne? Oprócz przykładu dla przyszłych pokoleń, absolutnie się zgadzam. Zwłaszcza tutaj puszczam oko do tych, którzy pochwalili się, że mają już wstępny pomysł, czyli już macie pewną motywację do tego, żeby napisać projekt wolontariacki. Co was motywuje? Czekam jeszcze chwilkę, dajcie znać. Czy ktoś po drugiej stronie jest tam? Pukam w wirtualne okienko. Na razie jeszcze nie widzę nowych odpowiedzi, ale nie szkodzi. W takim razie pozwolę sobie... Odpowiedzi jest sporo, nie wiem dlaczego ich nie widzisz. Tak, jest ich sporo. O tak, dobrze, teraz już mi się odblokowało, przepraszam. Już patrzę, poczucie sprawczości widzę, bo dobro wraca, świetnie. Czuć się potrzebnym, przykład empatii, satysfakcja, dobre samopoczucie, absolutnie, pomoc, samospełnienie, satysfakcja jeszcze raz, chęć pomocy, bezinteresownie pomagać. Bardzo dziękuję, dziękuję też za informację, tutaj technika, ja przez chwilę być może łącze się zawiesiło, ale już wszystko widzę, więc bardzo dziękuję za te wasze odpowiedzi, absolutnie się zgadzam z nimi wszystkimi. Ja zebrałam też kilka takich przykładowych motywacji, związanych z jednej strony z tym, dlaczego w ogóle chcemy zostać wolontariuszem, a z drugiej strony też one nas mogą ukierunkować, w jaki sposób też już wybrać projekt dla siebie. Czyli z jednej strony mówimy ogólnie o wolontariacie, a z drugiej strony już chcę wam troszeczkę może ułatwić ścieżkę, czy dać pewne wskazówki, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy będą składać projekt, jak w ogóle wymyślić, od czego zacząć, jeżeli chodzi o pisanie projektu wolontariackiego. Ja zebrałam szereg bardzo różnych, wspaniałych motywacji w kilka takich podpunktów. One oczywiście, ta lista nie jest zamknięta, można ją bardzo, bardzo, przez bardzo wiele czasu rozszerzać. Zaczęłam od pasji, od zainteresowań. Często jest tak, że mamy jakąś pasję, hobby, zainteresowanie, coś, co nas zaciekawia, co lubimy robić.
Być może ktoś z Was kocha pracę z dziećmi, udziela się na przykład w radzie rodziców i tę pasję i tę umiejętność można też przekuć w działanie wolontariackie. Czyli jest jakiś typ działania lub może jakaś grupa potencjalnych odbiorców, która jest nam szczególnie bliska, która budzi nasze szczególne zainteresowanie lub jakaś tematyka, która budzi nasze szczególne zainteresowanie. Bardzo często właśnie to jest ta ścieżka, która prowadzi nas do pomysłu, w jakim obszarze chcielibyśmy działać wolontariacko. Z drugiej strony, tak trochę na przekór, może to być też pewna taka frustracja, niezgoda, gdy widzimy coś złego, coś, co chcemy zmieniać. Wolontariat, działanie społeczne może służyć zmianie świata na nieco lepszy, więc czasami bywa tak, że być może dostrzegamy jakiś problem społeczny, być może widzimy, obserwujemy jakąś grupę, która jest wykluczona społecznie, którą chcemy wesprzeć. Nie zgadzamy się na to, w jaki sposób jest na przykład traktowana, czy stereotypowo postrzegana, albo widzimy jakąś palącą potrzebę w naszej lokalnej społeczności. Czyli można też powiedzieć, że taka niezgoda na to, co widzimy, chęć zmiany na lepsze tego kawałka świata, też może być doskonałą inspiracją do tego, żeby działać jako wolontariusz. Może to być też taka iskra, inspiracja. Często bywa tak, że ktoś lub coś nas zainspiruje, zachęci do działania. Może nasz kolega lub nasza koleżanka z działu, może jakiś ciekawy TED Talk, może jakaś kampania społeczna, może rozmowa z przedstawicielem fundacji, stowarzyszenia, szkoły, instytucji publicznej w naszym otoczeniu. Czyli ktoś lub coś będzie taką iskrą. Wiecie, po prostu widzimy na przykład kogoś, kto się udziela wolontariacko, widzimy jego entuzjazm, słyszymy tę radość, tę satysfakcję, o której wspominaliście na czacie. No i zachęci nas to, stwierdzimy, że okej, my też chcemy spróbować. Widać, że to jest coś dobrego. Często też jest tak, że nasze własne osobiste doświadczenie może być taką inspiracją, taką ścieżką do realizacji projektu wolontariackiego, czyli ktoś być może w ciągu naszego życia coś wartościowego nam pokazał, może ktoś nas kiedyś wsparł, być może chcemy zrobić po prostu coś dobrego, podobnego na rzecz innych. Być może ktoś pomógł, nie wiem, naszej bliskiej osobie, która była w potrzebie i czujemy po prostu, że to nasze osobiste doświadczenie w jakiś sposób zachęca nas, żeby, mówiąc wprost, oddać ten dług, czy po prostu podziękować za to, co nas spotkało ze strony innych osób. Być może wśród Was są też osoby, które mają takie analityczne umysły. Ja między innymi też jestem taką osobą, a przynajmniej część mnie ma takie analityczne podejście. I tak naprawdę sposób wyboru projektu i też w ogóle zachęcenie do bycia wolontariuszem to czasami nie tylko emocje, choć w większości przypadków to właśnie emocje i doświadczenia takie własne nas motywują, ale dla części z nas to mogą być informacje, fakty, czyli dowiadujemy się o jakimś problemie, zjawisku i przekonują nas twarde dowody, że należy działać, czyli otrzymujemy informacje o jakichś niepokojących statystykach, informacjach, liczbach i czujemy po prostu, że to jest taki problem, na który chcielibyśmy odpowiedzieć. Na przykład właśnie w naszym bliskim, lokalnym otoczeniu. Tak jak wspomniałam, to jest tylko pewien wstęp, tę listę można bardzo, bardzo rozszerzać, ale na pewno to są takie dosyć popularne ścieżki, które z jednej strony mogą motywować osoby do bycia wolontariuszem, a z drugiej strony możecie też, bardzo zachęcam Was do zrobienia takiej krótkiej autorefleksji w wolnej chwili po webinarze, czy może któraś z tych ścieżek też nie jest taką ścieżką, która ułatwi Wam wybór obszaru tematycznego, w którym chcielibyście działać. Oprócz tego mamy taką listę inspiracji, ale być może część z Was
pomyślała, patrząc na tą listę na poprzednim slajdzie, okej, fajne ogólne przykłady, ale gdzie są konkrety? Gdzie jest konkret inspiracji lub przykładów projektów wolontariackich? I właśnie dla tych, którzy być może tak pomyśleli, wchodzimy my całe na biało, pokazując Wam taką malutką próbkę dzisiaj, ale większą próbkę jak najbardziej znajdziecie też na platformie internetowej, czyli przykłady inspirujących, realnych, prawdziwych przykładów projektów wolontariackich, które się odbyły, zostały zrealizowane w ostatnich latach z sukcesem przez Waszych kolegów i koleżanki. Kto wie, może autorzy i współautorzy tych projektów są z nami na wirtualnej sali. Jeżeli tak, to bardzo zachęcam do pochwalenia się na czacie. Jeden z projektów, który Marysia wybrała, żeby dzisiaj Wam przedstawić, to projekt Leszka Fajfa u seniorów, który został zrealizowany w 2021 roku razem z fundacją, który polegał między innymi z jednej strony na spotkaniu integracyjnym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej u Góry. Wzięło w nim udział ponad 100 osób w wieku ponad 65 lat i oprócz takiego celu integracyjnego też elementem projektu wolontariackiego było zaopiekowanie takich podstawowych, ważnych potrzeb właśnie mieszkańców, seniorów, wysłuchanie ich, wspólna rozmowa, kreatywne zajęcia z nimi, ale także wsparcie w takich najprostszych, codziennych czynnościach. Bardzo taki inspirujący, emocjonujący projekt, który na pewno, gdy przeczytacie troszeczkę więcej o nim, zobaczycie więcej zdjęć, na pewno wzbudza bardzo wiele pozytywnych emocji. Przykład, który może być dla Was inspiracją, żeby zrobić coś fajnego, być może właśnie w waszej okolicy. Drugi przykład projektu wolontariackiego, który został zrealizowany z sukcesem w tamtym roku. Przykład też nietuzinkowy, bo odpowiadający na aktualne, bardzo ważne potrzeby. Był to 9-tygodniowy kurs językowy dla rodziców z Ukrainy z partnerem społecznym szkołą podstawową w Warszawie. Intensywny 9-tygodniowy kurs języka polskiego właśnie dla osób, które przybyły do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie. To, co jest ważne i ciekawe w tym wniosku i myślę takie też pokazujące, że twórczyni Roxana razem z wolontariuszami naprawdę pomyśleli o zaopiekowaniu potrzeb każdej ze stron, bo oprócz kursu językowego dla rodziców były też jednocześnie zorganizowane zajęcia animacyjne dla dzieci uczestników kursu. Czyli można powiedzieć właśnie, że zaopiekowane były różnorodne potrzeby. To oczywiście jest tylko taka wisienka, taka powiedzmy drobna furtka, którą dzisiaj otwieramy z inspirującymi przykładami, ale tak jak Marysia wspomniała też na czacie, to są tylko dwa z wielu przykładów konkretnych projektów, które możecie znaleźć w intranecie, także bardzo zachęcam Was jeszcze do doczytania, do pytania, a może też kontaktu bezpośredniego z twórcami, tak żeby móc zainspirować się i być może stworzyć podobny, odpowiadający na lokalne potrzeby projekt. Wiem też, że część z Was, wiem to zarówno z Mentimetera, jak i z rozmów z Marysią, że dla części z Was to jest dopiero początek drogi z wolontariatem. I właśnie dla Was stworzyłam też taką kolejną praktyczną cegiełkę, rodzaj porady, jak zacząć. Czyli wiemy już, czym jest wolontariat, wiemy, co nas może inspirować i w jaki sposób możemy poszukiwać ogólnych obszarów tematycznych, w jakie chcemy się włączyć jako wolontariusze, ale jak być może słyszeliście, a jeżeli nie, to zaraz usłyszycie, każdy taki projekt powinien mieć tak zwanego partnera społecznego. Czyli to nie jest do końca tak, że po prostu grupa pracowników po prostu
idzie w dowolne miejsce i realizuje projekt, ale potrzeba właśnie tej drugiej strony, tego partnera społecznego, na rzecz którego będziecie działać. To mogą być instytucje publiczne, mogą to być stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy pomocy społecznej, etc. Czyli taki rodzaj partnera, który może realizować wolontariat i na rzecz którego możecie działać i z którym możecie realizować ten projekt. Czyli takie, powiedzmy, organizacyjne zaplecze. A jeżeli jeszcze nigdy nie realizowaliście projektu i być może jeszcze nie wiecie do końca, w jaki sposób poszukiwać partnera społecznego, nie przejmujcie się, mamy dla Was też podpowiedź i odpowiedź. Po pierwsze, w Polsce istnieją tak zwane centra wolontariatu. To są najczęściej organizacje społeczne, pozarządowe, które zlokalizowane są w wielu regionach Polski, które wspierają właśnie poszukiwanie, powiedzmy, i są takim pomostem między wolontariuszami a organizacjami społecznymi, które poszukują wsparcia wolontariuszy. I taka sieć centrów wolontariatu jest widoczna na mapie na stronie wolontariat.org.pl. Możecie zajrzeć, być może w waszej miejscowości albo niedaleko waszej miejscowości czy w waszym województwie jest takie centrum wolontariatu. Zajrzyjcie na stronę, możecie się z nimi skontaktować, powiedzieć, że macie pomysł na projekt wolontariatu pracowniczego. I to są takie miejsca, które mogą wam pomóc właśnie poszukać odpowiedniego, lokalnego partnera społecznego. Drugim takim portalem, który zbiera i łączy informacje o bardzo wielu organizacjach, tutaj mówimy o organizacjach stricte pozarządowych, czyli między innymi stowarzyszeniach i fundacjach, jest portal ngo.pl. Tam znajdziecie bazę wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce, ale też ogłoszenia organizacji, które poszukują wolontariuszy. To może być też dla Was ciekawy trop, jak szukać organizacji społecznej w Waszym regionie. Być może też usłyszycie, zobaczycie jakiś rodzaj kampanii społecznej, regionalnej, lokalnej, jakieś ogłoszenie, jakieś reklamy społeczne organizacji społecznej z Waszego regionu. To też może być dla Was jakaś wskazówka i rodzaj kontaktu, który możecie zdobyć. Dodatkowo jeszcze podrzucam Wam, trochę nietypowo, ale być może też to będzie dla Was inspiracją. Wspomniałyśmy na początku, że Fundacja Dobra Sieć, którą ja dzisiaj reprezentuję, prowadzimy między innymi program e-wolontariatu i na naszej stronie e-wolontariat.pl projekty, w dziale projekty, informujemy o polskich organizacjach społecznych, które realizują projekty w oparciu między innymi o e-wolontariat i które poszukują wolontariuszy, więc być może jeżeli myślicie o jakimś innowacyjnym, hybrydowym, nietypowym projekcie wolontariackim, to też możecie zajrzeć do tej zakładki, a nawet jeżeli nie chodzi Wam o e-wolontariat czy taki innowacyjny, cyfrowy projekt wolontariacki, to znajdziecie tam bazę licznych instytucji właśnie społecznych, które poszukują wolontariuszy do różnych działań. Najczęściej to są dosyć duże organizacje, są to też organizacje zweryfikowane przez nas, rzetelne, aktualnie działające, więc też dzięki temu możecie zawęzić swój obszar poszukiwań. Ale oprócz tego wszystkiego, to są oczywiście bardzo takie rzetelne, fajne bazy, gdzie możecie szukać. Z mojego doświadczenia, przyglądania się od wielu lat programom wolontariatu pracowniczego i różnym projektom wolontariackim, to tak od serca powiem Wam, że z mojego doświadczenia najczęściej poszukiwanie partnera społecznego odbywa się dużo bardziej, powiedziałabym tak, bezpośrednio i kameralnie. W takim sensie, że czasami to jest po prostu szkoła, do której chodzą wasze dzieci, albo fundacja, która wsparła kiedyś kogoś bliskiego was, albo stowarzyszenie, które jest trzy ulice dalej, lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej, w którym na przykład pracowała kiedyś osoba, którą znaliście. Czyli oprócz tych ogólnych baz kontaktów i tych rzetelnych baz,
które absolutnie polecam i warto do nich zajrzeć, jeżeli to jest początek waszego poszukiwania, to polecam wam tak naprawdę takie poszukiwanie po prostu najbliżej siebie i najbliżej waszego doświadczenia, bo często jest tak, że po prostu już znacie pewne organizacje, kojarzycie ich sposób działania, być może już jesteście z nimi w jakiś sposób związani, to jest zawsze najlepsza, najfajniejsza ścieżka, bo macie już pewien kontakt, macie już pewną relację, znacie specyfikę tej organizacji, więc nie zawsze trzeba szukać w internecie, nie zawsze trzeba szukać gdzieś daleko, bo czasami odpowiedź jest bardzo blisko nas. Nie zawsze i wtedy wkracza tutaj ta pomoc online, ale jeżeli znacie, to zachęca. I jak już wiemy, czym jest wolontariat, jak możemy się zaangażować, jak poszukiwać partnerów społecznych, to kilka słów teraz na temat tej praktycznej strony projektu, czyli tak zwanej logiki projektowej. Ciekawa jestem, kto z was już się zetknął z tą nazwą logika projektowa, kto z was może już posługuje się logiką projektową, na przykład w dotychczasowych projektach wolontariackich czy w swojej pracy. Bardzo was zachęcam, żebyście dali znać na czacie. Jeżeli ktoś z was już spotkał się z tym słowem, to napiszcie koniecznie, czy logika projektowa już gdzieś tam coś z czymś wam się kojarzy. Na razie jeszcze nie widzę, ale jeżeli nawet jest to dla was nowe, to tym lepiej. Dzisiaj poznacie ją, że tak powiem, od podszewki. A zatem logika projektowa, czyli tworzenie projektu od A do Z. To kółeczko, ten graf nie jest przypadkowy. Ja do niego wrócę na koniec. Pewnie jak będę opowiadała o logice projektowej, to łatwo się domyślicie, dlaczego te strzałki są w taki sposób tutaj narysowane. Zanim przejdę do omówienia logiki projektowej, to jeszcze takie pytanie też na rozgrzewkę, na rozbudzenie do was. Jak myślicie, od czego warto zacząć? Czyli chcemy napisać projekt wolontariacki, mamy motywację, wiemy skąd ta motywacja jest, wiemy mniej więcej być może jaki obszar, jaką grupę docelową chcemy objąć działaniem, od czego zacząć? I widziałam odpowiedź od zrozumienia potrzeb. Dorota, to była wspaniała odpowiedź za pierwszym zamachem. Być może już miałaś do czynienia z projektem wolontariackim, a być może twoja intuicja i mądrość jest doskonała. Zdecydowanie. Problem lub potrzeba, to można synonimicznie wskazywać, ale najważniejszym takim fundamentem jest właśnie potrzeba od zrozumienia tej drugiej strony, tej strony, tej grupy, na rzecz której chcemy działać. Można powiedzieć tak kolokwialnie, trochę z przymrużeniem oka, ale myślę, że to się bardzo sprawdza. Taka ogromna, ogromna, szczera rada dla nas wszystkich, to żeby nie uszczęśliwiać nikogo na siłę, tylko poznać tak naprawdę właśnie pewne problemy, wyzwania, potrzeby tych osób, dla których chcemy działać. Czyli bez problemu, bez poznania potrzeby nie ma dobrego projektu. Tak? To powinien być fundament każdego projektu. Oczywiście każdy projekt może mieć różną skalę działania, może mieć różny sposób skomplikowania. W projektach wolontariatu pracowniczego to są raczej relatywnie mało skalowe, niezbyt długie, rozciągnięte w czasie projekty, więc oczywiście nie ma tutaj takiej powiedzmy presji, żeby zrealizować diagnozę ogólnopolską, zrobić jakieś własne badania, odnosić się do ogromnej liczby analiz. Chodzi po prostu o to, żebyście własnymi słowami opisali pewną sytuację, określili właśnie, kim są wasi odbiorcy, kim jest organizacja, z którą będziecie współpracować, dlaczego chcecie podjąć ten projekt, jakby na jaką
potrzebę tych osób ona odpowiada. Tak? Czyli to może być bardzo krótki opis, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście oceniający poczuli, że wy dotarliście do waszych potencjalnych odbiorców, do partnera społecznego i po prostu wiecie, czego potrzebują. I że od tego tak naprawdę wziął się projekt, doprecyzowanie tego projektu. Wiem, że czasami jest taka pokusa i to jest bardzo częsta pokusa, niezależnie od lat doświadczeń, że mamy taki wspaniały pomysł, być może innowacyjny, nieszablonowy, wiecie, coś ekstra. Wydaje nam się, że to jest naprawdę wspaniały pomysł na projekt. I jest taka pokusa, że to już jest nasza idea, dobra, działamy, robimy, szybko tylko znajdźmy organizację, na rzecz której to zrobimy i realizujemy nasze marzenie. Pamiętajcie jednak, że zanim wdrożymy to marzenie, żeby się upewnić, czy ta wasza wizja, ten wasz pomysł, właśnie nieszablonowy, ciekawy, stworzony w waszych głowach, że on rzeczywiście może być realnie będzie pasował do tej grupy odbiorców, czy organizacja, na rzecz której, z którą będziecie działać, jest gotowa na realizację takiego projektu, tak? Czyli mimo wszystko, żeby troszeczkę wyjść też właśnie ze swojego podwórka, ze swojej głowy i przede wszystkim poczuć, jaki jest realny problem i potrzeba właśnie waszych odbiorców. Drugą rzeczą, o której warto pamiętać i którą warto sobie, że tak powiem, wymyślić i przepracować, to jest cel. Bardzo zachęcam was do tego, żeby na początku pomyśleć o takim celu ogólnym, a potem doszczegółowić kilka celów szczegółowych. Zapewne wielu z was kojarzy technikę SMART w pisaniu celów. Nie w tym konkursie to nie jest też tak, że ta technika SMART czy SMARTER, że to będzie jakoś sprawdzane, ale bardzo zachęcam do tego, żeby wasz cel był sprecyzowany, był mierzalny, był rzeczywisty i był jakoś umieszczony w czasie. Tak? Czyli jeżeli chcecie zrealizować na przykład warsztaty dla seniorów, to żeby napisać do kiedy czy w jakim czasie, ile warsztatów, dla jakiej mniej więcej grupy seniorów, w jakim miejscu, w jakiej lokalizacji, w jakiej instytucji. Tak, żeby po prostu osoba, która czyta wasz wniosek, wiedziała dokładnie, do czego dążycie, kiedy chcecie to osiągnąć i jakie są, powiedzmy, takie mierzalne aspekty waszych celów. Jak już wiemy, na jaki problem chcemy odpowiedzieć, jaki cel nam przyświeca, to oczywiście pamiętajmy też o odbiorcach, czyli kto jest naszym odbiorcem, kim są, jakie są cechy, być może zróżnicowanie tej grupy, na rzecz której chcemy działać, ilu mniej więcej jest tych odbiorców. I jeszcze raz właśnie cofnięcie się do pierwszego elementu, czyli skąd wiemy, że potrzebują tych naszych działań i w jaki sposób do nich dotrzemy. Bardzo często jest tak, że docieramy do nich po prostu dzięki właśnie partnerom społecznym, czyli jak w przypadku projektów, które wam wskazałam, być może właśnie dzięki szkole podstawowej, być może będą to seniorzy, którzy są mieszkańcami domu pomocy społecznej, więc są po prostu w danej placówce. Ale pamiętajcie też o tym, żeby upewnić się, że jesteście w stanie dotrzeć do waszych odbiorców. To są te pytania, które daję pod każdym elementem. To są takie pytania, które nie są wprost wyrażone we wniosku, więc nie musicie na wszystkie je odrębnie odpowiadać, pisząc wniosek. Przepraszam. Ale to są pewne wskazówki. Tak, żeby było wam łatwiej taki projekt napisać. I oczywiście, jak już wiemy, jaki jest problem, jaki jest cel, kim są odbiorcy, to co konkretnie chcemy zaproponować. Czyli nasze działania we wniosku, co chcemy zrobić, czy to będzie, nie wiem, sprzątanie terenu zielonego,
remont danego ośrodka, cykl warsztatów, spotkanie integracyjne, czyli konkretnie co chcemy zrobić, kto będzie to robił, w jaki sposób to będziemy realizować. I na koniec oczywiście, przepraszam, rezultaty. Rezultaty odpowiadają też i są spójne z celami, czyli cel, do którego dążycie, powinien być lustrzanym odbiciem waszych rezultatów. Czyli jakie chcecie, żeby były wyniki, rezultaty waszych działań. Mogą to być rezultaty twarde, miękkie, ilościowe, jakościowe. To bardzo jest uzależnione od konkretnego projektu. I przepraszam bardzo. I na koniec jeszcze harmonogram, czyli podział zadań, kolejność zadań i ramy czasowe. Ostatnim elementem, takim dodatkowym, ale niezwykle ważnym, jest budżet. W budżecie chodzi o kategorie budżetowe i o weryfikację poprawności, kompletności tego, w jaki sposób chcecie spożytkować wasz budżet projektowy. To jest taka dodatkowa wisienka na torcie. Na pewno ją znacie ze specyfiki, jeżeli ktoś z was już zrealizował z sukcesem projekt wolontariacki, czyli monitoring. To jest też bardzo ważne i wiem, że Fundacja BNP Paribas taki szczególny nacisk, szczególną wrażliwość ma na to, żeby projekt nie był tylko czymś, co się wydarzy, potem zostanie odłożone do przysłowiowej szufladki czy do folderu na serwerze i wszyscy o tym zapomnimy. Bardzo, bardzo ważne jest też, żeby z jednej strony systematycznie śledzić, na ile przebieg projektu jest w porządku, na ile wszystko działa tak, jak sobie zaplanowaliście. Na bieżąco reagować, wspierać się, korygować, jeżeli coś być może wyszło poza wasze pierwotne wyobrażone ramy, ale też, żeby podzielić się informacją zwrotną, żeby upewnić się z jednej strony, jak wam się działało jako liderom, jako wolontariuszom zaangażowanym w projekt, ale też, żeby upewnić się, jaka ta współpraca była dla partnera społecznego i jak też wasz projekt, wasze działania, w jaki sposób przysłużyły się odbiorcom. I obiecałam wam, że wrócę do tej złotej zasady, czyli do spójności wewnętrznej. Wszystko się ze sobą wiąże. I stąd właśnie te trzy strzałeczki. Dobrze. Wiem, że dużo informacji dzisiaj dostarczyłam w dosyć krótkim czasie. Dajcie znać, jak teraz się czujecie, czy narodziły się może jakieś pytania, jakieś wątpliwości, czy czujecie się wzmocnieni tą wiedzą, czy jeszcze może ta wiedza was, nie wiem, w jakiś sposób przytłacza, albo może jakieś macie wątpliwości. Taka chwilowa pauza, tak żeby zobaczyć, jak wasze nastroje, kto tam jest po drugiej stronie. Widzę pierwszy sygnał. Serduszka. Super. Jeszcze, tak, jest jeszcze pytanie na temat inspiracji. To od razu odpowiem. Zdecydowanie intranet jest świetnym źródłem, Zuziu, bo tam te dwa projekty, które ja wybrałam, są oczywiście tylko bardzo takim skrótowym, po pierwsze, opisem tych projektów. Nie chciałam was przytłaczać też na slajdzie bardzo długimi, szczegółowymi opisami. To z jednej strony, a z drugiej strony tylko dwa projekty. Więc gdy będziecie właśnie do intranetu, do tej szczególnej
zakładki przestrzeni poświęconej wolontariatowi. Tam zdecydowanie znajdziecie więcej konkretnych przykładów, tak żeby móc właśnie zobaczyć, co konkretnie już było zrealizowane, dla kogo, w jakich obszarach, jakie typy działań. Dzięki temu łatwiej Wam będzie pomyśleć, który z obszarów, która z typów odbiorców jakoś z Wami rezonuje. Warto też zdecydowanie, warto też podpytać, bo czasami jest najciemniej pod latarnią, ja bardzo jestem w ogóle zwolenniczką szukania najbliżej, że tak powiem, i najbardziej tak osobiście, czyli podpytać, bo być może w Waszym dziale, w Waszym miejscu pracy są już koledzy, koleżanki, którzy realizowali pewien projekt. Być może wśród Waszych znajomych też spoza pracy są osoby, które wolontariacko się angażują. Być może właśnie szkoła, klub sportowy, biblioteka, miejsce, instytucja, którą już znacie, która jest w Waszym najbliższym otoczeniu, być może potrzebuje konkretnej pomocy. Więc warto po prostu wprost zapytać przy najbliższej wizycie w takiej placówce, czy byliby na przykład zainteresowani właśnie realizacją jakiegoś projektu z wolontariuszami, czy być może mają jakieś określone potrzeby, czy mogliby się im służyć jakimś wsparciem, tak? Czyli jakby wracamy też do potrzeby. Czy jest możliwość wglądu w jakiś przykładowy wniosek do projektu? Myślę, że to jest doskonałe pytanie do Marysi, jako że ja jestem zewnętrzną ekspertką, więc nie wiem na ile dziewczyny z Fundacji BNP Paribas taki przykładowy wniosek pokazują, ale wiem, że na pewno dzisiaj, już za kilkanaście minut, Marysia pokaże Wam krok po kroku, jak wygląda od kulis wypełnianie takiego wniosku. Więc zobaczycie, jakby, jak wygląda konkretnie taki formularz online. Jeżeli chodzi o przykładowy wypełniony wniosek, to ja tutaj zwracam się z ogromną prośbą do Marysi, bo ja sama też wglądu do wniosków nie mam. Tak, to ja tutaj Cię poratuję. Myślę, że jak najbardziej, jeśli się z nami skontaktujecie, to taki zanonimizowany wniosek będziemy mogli wspólnie przejrzeć. Na dzisiejszym webinarze nie przygotowaliśmy takiego materiału, ale to też jest dla nas dobra wskazówka, bo odbędzie się jeszcze drugi webinar 25 maja, więc na pewno natchnęliście nas, żeby taki wniosek przykładowy zamieścić w prezentacji. Natomiast dla tych osób, które dzisiaj biorą udział w webinarze i będą ciekawe tego, jak wygląda taki wypełniony wniosek, myślę, że możemy się offline'owo zdzwonić i przygotujemy taki zanonimizowany wniosek. A tak jak Ola powiedziała, ja za sekundkę będę przechodziła przez naszą platformę i przez to właśnie, jak składać wniosek, także myślę, że też pewnie jakieś Wasze wątpliwości się rozwieją, mam nadzieję. Super. I jeszcze też pojawiło się pytanie, czy odbiorcami mogą być tylko ludzie? Ja zakładam, że nie. Z mojej wiedzy na temat różnych programów wolontariatu pracowniczego, ale tutaj też uśmiecham się i mrugam do Marysi. Tak, oczywiście. Oczywiście jedną jakby z grup projektów, które możecie przygotować, to są projekty takie, nazwijmy je, środowiskowe, no i tutaj rzeczywiście jakby odbiorcami nie są ludzie. Oczywiście jakby w tym takim patrzeniu szerokim, no gdzieś tam na końcu my jako społeczeństwo jesteśmy odbiorcami, jeśli na przykład, nie wiem, posprzątać jakieś tereny zielone, ale jak najbardziej jakby nie tylko ludzie mogą być odbiorcami. Rozumiem, że pewnie chodziło o jakiś projekt w schronisku, czy też no właśnie jakiś projekt ekowolontariatu, więc tak, jak najbardziej zgadzam, odpowiadam twierdząco, co nie muszą to być jedynie ludzie. Super. Dziękuję Wam bardzo też za aktywność. Jest jeszcze kilka pytań. Myślę, że te pytania, które dotyczą bardziej już technikaliów, sobie zostawimy na koniec. Być może też na kilka z nich za chwilkę w ostatniej części prezentacji odpowiemy. Czyli właśnie ta część, którą nazwałam praktykalia i technikalia, zgodnie z logiką od ogółu do szczegółu, teraz przejdziemy sobie do kilku elementów, podstawowych informacji na temat już stricte konkursu naboru na projekty wolontariackie. Głównym celem, tak bardzo skrótowo, jest aktywna pomoc społecznościom lokalnym, dlatego też tak bardzo kilkukrotnie zachęcałam Was do rozejrzenia się też w swoim najbliższym środowisku, bo na końcu drogi
właśnie to są projekty, które nie mają mieć zasięgu globalnego, ogólnopolskiego. Chodzi właśnie o pewne zrozumienie potrzeb lokalnych i pomoc w swoim środowisku najbliższym. Takim celem istotnym też całego programu wolontariatu pracowniczego jest zmniejszanie nierówności społecznych i ochrona środowiska. Więc myśląc też o z jednej strony inspiracji do pisania wniosku i do włączenia się, ale też w czasie precyzowania waszych idei, pamiętajcie, że to są też takie główne dwa cele fundamentalne, które przyświecają całemu programowi. Więc na pewno wpisanie się w jeden z tych dwóch elementów będzie też istotne w ocenie. One są oczywiście bardzo szerokie, więc to nadal jest dosyć szeroki zbiór i w ramach właśnie pomocy społecznościom, zmniejszania nierówności społecznych i ochrony środowiska. Jak możecie sobie wyobrazić, można realizować bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych działań. Główni odbiorcy, tutaj wracamy właśnie do pytania sprzed chwili, grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, ale tak jak Marysia wspomniała, mamy też ten obszar ochrony środowiskowej, więc oczywiście nie mówimy tylko i wyłącznie stricte o ludziach jako bezpośrednich odbiorcach, chociaż oczywiście ludzie jako pośredni odbiorcy i jako osoby zaangażowane w działania projektowe zawsze siłą rzeczy występują. Wspomniałam wam o tym i pamiętajcie też w przygotowaniu waszego wniosku, że każdy wniosek powinien mieć się tak zwanego właśnie partnera społecznego, organizację, która będzie właśnie takim organizacyjnym wsparciem dla was, partnerem. Najczęściej to jest też placówka, w której lub z którą po partnersku realizujecie jakieś działania. Wspominałyśmy też o 16 godzinach do wykorzystania na wolontariat, które są właśnie pełnopłatnymi godzinami, które możecie twórczo wykorzystać na realizację waszych projektów, przygotowanie waszych projektów. Bardzo ważna jest kwestia ubezpieczenia NWW, bo dla fundacji jest szalenie istotne, żebyście też wy jako wolontariusze byli bezpieczni, byli ubezpieczeni, żeby odbywało się to też w takich bezpiecznych i formalnie dopiętych na ostatni guzik ramach. Bardzo serdecznie was zapraszam do platformy wolontariatu. Część z tej platformy Marysia też zaraz pokaże, ale na pewno to jest taka strona www.1. Dla każdego z was od razu was zachęcam, żeby dodać ją do ulubionych zakładek, żeby podkreślić, zapisać sobie na stronie wolontariat bnbpparibas.pl. Znajdziecie całą moc, z jednej strony jeszcze inspiracji, przykładów projektów, bardzo fajnych też wskazówek, krok po kroku, infografik, no i oczywiście dokumentację, czyli szczegółowy też regulamin, pusty wniosek, czyli wszystko to, co pozwoli wam w sposób przyjazny, łatwy przygotować konkretny wniosek na konkurs, który teraz ma miejsce. Dotacje do 5000 zł brutto, to co jest też istotne, w każdy projekt powinno się zaangażować minimum 3 wolontariuszy, w tym lider projektu, który oficjalnie składa wniosek online. Chciałabym wam też wskazać jako właśnie taką wisienkę na torcie, ale szalenie, szalenie istotną, to takie, nazwijmy to piękne polskie słowo pro-tip, czyli dobre porady, to o czym szczególnie warto pamiętać przy składaniu wniosku, a z drugiej strony kilka takich powiedzmy przestróg, czego warto unikać, tak żeby wniosek był dobrze oceniony i żebyście mogli iść w świat i robić dobro. Co jest ważne? Jeszcze raz podkreślam, społeczna potrzeba i korzyści dla adresatów, dla odbiorców waszych działań, tak? To one powinny być fundamentem i projekt powinien na nie właśnie odpowiadać. Nie być, nie wiem, jakimś rodzajem projektu właśnie sprzedażowego, biznesowego, tylko odpowiadać realnie na potrzebę, którą zaobserwowaliście, którą usłyszeliście i którą opiszecie krótko we wniosku.
Bardzo ważne jest też budowanie pozytywnych relacji właśnie wolontariuszy z lokalną społecznością, więc wszystkie projekty, które też są nastawione właśnie na poznawanie się, na integrację, na bycie blisko, na wspólną aktywność z przedstawicielami lokalnej społeczności, są bardzo pozytywnie odbierane i oceniane. I to też jest taki dodatkowa korzyść, wartość dodana, do której chcemy dążyć. Sposób włączenia odbiorców w realizację projektu i zaangażowanie wolontariuszy. To jest też szalenie ważne w ocenie wniosków, czyli z jednej strony, że odbiorcy nie są tylko biernymi odbiorcami, tak? Czyli w jakiś sposób chcecie właśnie odpowiedzieć na ich potrzeby, ale też oczywiście na ile jest to możliwe, bo każda grupa odbiorców jest specyficzna, ma swoje potrzeby, ma swoje możliwości, ale na ile można w jakiś sposób tworzyć projekty sprawcze. Ta sprawczość pojawiła się na początku, ktoś z Was właśnie powiedział o sprawczości w kontekście motywowania, motywacji do wolontariatu, czyli spróbujcie właśnie też tworzyć projekty, które w jakiś sposób też aktywnie włączają odbiorców w realizację projektu i które przede wszystkim są oparte na zaangażowaniu wolontariuszy, tak? Czyli widać, że gdyby, mówiąc wprost, gdyby nie było wolontariuszy w tym projekcie, ten projekt nie mógłby się odbyć. Tak? Stąd też właśnie to moje takie wyczulenie na to, żeby nie były to tylko zakupy, przeniesienie jakichś darów do jakiejś organizacji, bo nie jest to wówczas taki typowy wolontariat, lecz rodzaj raczej zbiórki czy sponsoringu, czyli żeby była realna też aktywność, praca wolontariacka bardzo widoczna w tym projekcie. Przejrzystość harmonogramu, tak żeby osoba czytająca wiedziała, co, po czym występuje, ale dla Was to jest niesamowite też wsparcie, tak żebyście sobie tak chociaż pokrótce ustalili wspólnie w zespole, krok po kroku, co chcecie zrealizować, kiedy, to Wam bardzo ułatwi też później wdrażanie i rozliczenie tego projektu. No i oczywiście też jednym z elementów oceny jest uzasadnienie i uszczegółowienie budżetu, dlatego przestrzegam Was przed wpisaniem po prostu na przykład kwoty 5000 zł, myślnik, materiały na rzecz projektu. Tak? Raczej takie wyjaśnienie będzie niewystarczające. Nie chodzi oczywiście o to, żeby tworzyć projekt, budżet, przepraszam, na 50 kategorii rozpisanych z co do przecinka i co do grosika, ale chodzi też o to, żeby ten budżet jednak był w jakiś sposób rozpisany, uzasadniony, jaka kategoria, co mniej więcej chcecie zakupić i dlaczego, za mniej więcej jaką kwotę. Dobre praktyki podsumowując, to realne cele, adekwatny harmonogram Waszego projektu, odpowiednie przygotowanie, też kompetencje, czerpcie ze swojego potencjału, ze swoich kompetencji. Tak jak mówiłam, jeżeli czujecie się w czymś dobrze, robicie projekt zespołowo, podzielcie się tak zadaniami, żeby każdy się czuł komfortowo, dobrze, żeby też miał satysfakcję i radość z realizacji poszczególnych elementów. Ta uważność na lokalne potrzeby społeczne, próba poznania odbiorców jeszcze przed złożeniem wniosku, szalenie istotne, dlatego podkreślam to kilkukrotnie, bo naprawdę jest to rodzaj fundamentu. Bardzo taki fajna porada, zwłaszcza dla Was, którzy będą składać wniosek i będą liderami, czy liderką projektu. Lider to nie jest osoba, która robi wszystko. Tak? Pamiętajcie, że liderzy oczywiście formalnie mają określony zakres odpowiedzialności, składają projekt, potem się z niego rozliczają, ale po to właśnie jest zespół projektowy, żeby każdy z Was miał swoje miejsce i swoją rolę w tym projekcie i żebyście się wzajemnie wspierali. Tak? Nie zostawiajcie wszystkiego na barkach lidera czy liderki, a jeżeli jesteście liderem, to też nie bierzcie wszystkiego na swoje barki. To jest projekt zespołowy, więc ważna jest sprawczość każdej z zaangażowanych osób. Bardzo też dobrze postrzegane jest i dobrą praktyką jest wychodzenie poza grupę znajomych już wolontariuszy, na przykład z Waszego biura, z Waszego pokoju, z Waszego działu. Tak? Jeżeli jesteście w stanie, to jest zawsze piękne i wspaniałe, żeby popularyzować tę ideę, popularyzować wolontariat pracowniczy szerzej.
Więc zachęcamy Was do tego, żeby włączać nowe osoby do bycia wolontariuszem. Taka ogólna porada, nie traćmy z oczu celu, znaczenia projektu społecznego, ale też nie bójmy się prosić o wsparcie i pytać. Po to właśnie też jest wspaniały zespół Fundacji BNP Paribas, który znam już zresztą od lat i wiem, jak bardzo rzetelnie i empatycznie potrafi wspierać osoby, które potrzebują wskazówki, odpowiedzi na pytania, wątpliwości, więc nie bójcie się pytać, kto pyta, nie błądzi, na pewno otrzymacie odpowiedzi i wskazówki na Wasze pytania. I czego unikać? Projektów właśnie polegających tylko na zakupach, na zbiórce, unikać pójścia, że tak powiem, w ciemno do jakiejś organizacji, braku wiedzy, czy projekt jest potrzebny, robienia czegoś wbrew sobie. Tutaj tak bardzo osobiście chciałabym Wam powiedzieć, że wrócić do tego, że wolontariat też powinien być świadomy, nieprzymusowy, z własnej woli realizowany i analogicznie warto pytać, więc unikajcie strachu przed konsultacją lub pytaniami. I jako ostatni też slajd chciałabym Wam powiedzieć, bo być może po tej intensywnej godzinie z kawałkiem, część z Was ma poczucie, że jeszcze to jest dla Was troszeczkę nowa wiedza, że jeszcze może nie czujecie, że jesteście gotowi na ten konkretny nabór. Być może potrzebujecie jeszcze chwili do zastanowienia, do wzmocnienia kompetencji, do znalezienia zespołu projektowego. Nie ma sprawy, nie przejmujcie się. Jeżeli czujecie, że macie jeszcze mało przestrzeni lub czasu, by złożyć wniosek, możecie się włączyć w jeszcze wiele innych rzeczy, tak żeby robić dobro w ramach wolontariatu pracowniczego. O nich troszeczkę wspomniała Marysia. Ja jeszcze je tutaj poukładałam na slajdzie. Jest tak zwany wolontariat indywidualny, między innymi poprzez prowadzenie lekcji edukacji finansowej, czyli tutaj nie musicie mieć zespołu projektowego, składać właśnie projektu na ten nabór. Są też inicjatywy zorganizowane przez bank i Fundację BNP Paribas, czyli możecie się włączyć, mówiąc kolokwialnie, w taki gotowy projekt, w gotową inicjatywę. Nie musicie być twórcami, autorami tej inicjatywy od podstaw. I są też różnorodne, bardzo ciekawe projekty, akcje społeczne organizowane właśnie też przez bank i fundacje, między innymi właśnie Krwinka czy Dobre Kilometry, o których wspomniała Marysia. A zatem na koniec chciałabym Wam powiedzieć właściwie jedną rzecz przed oddaniem głosu do studia, do Marysi. Róbmy dobro. I dziękuję pięknie za wysłuchanie prezentacji i zostaję z Wami na część jeszcze techniczną i sesję pytań i odpowiedzi. Bardzo Wam dziękuję. Super, dzięki Olu. Trochę ta sesja pytań i odpowiedzi nam się tutaj pojawiła na czacie. Staram się na bieżąco na nie odpowiadać, ale do niej jeszcze wrócimy na sam koniec. Więc te pytania, jeśli macie, wpisujcie, odpowiemy na nie po tej części związanej z prezentacją. A ja teraz chciałabym Wam pokazać, no właśnie, od tej strony technicznej, bo trochę się tutaj tych pytań o te technikalia pojawiło, dlatego chciałabym Wam pokazać platformę wolontariatu. Mam nadzieję, że ją widzicie. Platforma wygląda tak, żeby się do niej dostać, należy się zarejestrować. Jeśli na niej jeszcze nie byliście, to zachęcam do założenia konta. Mamy już ponad 700 użytkowników, także sporo osób już tam jest, ale jeśli Was nie ma, to zachęcam Was, nawet jeśli zdecydujecie, że nie chcecie składać wniosku konkursowego, to zachęcam Was do tego, żebyście się na nią zalogowali, bo znajdują się tam oprócz konkursu różne inne działania wolontariackie, do których możecie dołączać. Mamy bazę inspiracji, za sekundkę Wam to wszystko pokażę. Żeby się dostać, jak już zarejestrujecie się, trzeba się zalogować.
i pojawia się platforma. Tak jak powiedziałam, na platformie oprócz konkursu są też różne inne ciekawe miejsca. Jest coś takiego jak baza inspiracji, to są przygotowane przez nas takie miejsca, w których możecie po prostu jakiś wolontariat zrobić. To są nasze zaprzyjaźnione organizacje, sprawdzone, zweryfikowane, są tam opisane działania, które możecie podjąć. Jest baza akcji, w której znajdują się wszystkie akcje, które obecnie się toczą, ale też te, które się już zakończyły. Natomiast nas na dzisiejszym webinarze interesuje konkurs na projekty wolontariackie i tutaj w wyróżnionych akcjach widzicie kafelek konkursu na projekty wolontariackie. Należy w ten kafelek wejść i pojawi się strona konkursu, w której po pierwsze będzie krótki opis tego, no właśnie, czym jest konkurs, jakie są kryteria oceny wniosków. No taki krótki opis tego, o co chodzi w konkursie. Tutaj widzicie taki kafelek z ilością wniosków. To jest tak, że wpłynęło na ten moment, wpłynęły 3 wnioski. To, co napisałam na czacie, my dofinansowujemy 50 projektów, natomiast tych zgłoszeń zazwyczaj jest więcej niż budżet przewiduje. Stąd ważne jest to, żeby wasze projekty rzeczywiście spełniały i wymogi formalne, czyli tych minimum 3 wolontariuszy, musi być dobrze rozpisany budżet. Generalnie bardzo zależy nam na tym, żeby te wnioski, które składacie, żeby było widać w nich, że to jest działanie, które przemyśleliście. No tutaj o tych szczegółach już opowiadała Ola, więc nie będę się powtarzać, ale tak, żeby rzeczywiście było widać, że wy czujecie ten projekt, wiecie, jaka jest potrzeba, wiecie, jak ją zaspokoić, rozumiecie też swoich odbiorców, więc żeby ten projekt rzeczywiście był napisany w taki sposób, to nie chodzi o to, żeby on był długi, nawet nam zależy na tym, żeby te projekty były opisane w sposób jak najbardziej syntetyczny, natomiast żeby te wszystkie najważniejsze elementy się w nim znalazły. Na tej stronie głównej konkursu możecie też pobrać sobie instrukcję, czyli to, co ja teraz mówię w wersji obrazkowej, oraz taki przykładowy wniosek konkursowy, w którym się pojawiają te pola, które później będziecie musieli uzupełnić przy składaniu wniosku. Więc jak chcecie sobie tak na sucho na przykład spisać, niektórzy lubią w formie papierowej sobie na przykład spisać na kartce, więc od razu te pola macie i możecie sobie najpierw to wszystko przygotować na kartce, a potem przenieść już tutaj na platformę. I tutaj jest też jeden ważny element, to znaczy pobierz wzór budżetu. To jest wzór budżetu, który należy dołączyć przy składaniu wniosku. Ten wzór budżetu też jest w miejscu, gdzie ten budżet się załącza, ale też sugeruję, żeby wcześniej sobie ten budżet pobrać, uzupełnić i go rozpisać. Więc tak wygląda strona tytułowa, tak ją nazwijmy, konkursu. Żeby złożyć wniosek, należy kliknąć załóż własną akcję i przejdziemy już do generatora wniosków, tak go nazwijmy. To jest po prostu miejsce, w którym te swoje działania opiszecie. Tutaj różne powitania, przechodzimy dalej. W tym drugim kroku, co, gdzie, kiedy, należy napisać to, jak wasza akcja, wasz projekt będzie się nazywał. Należy określić daty realizacji tego projektu. Jeśli chodzi o czas rozpoczęcia, no to tutaj tak, jeśli nie wiecie na ten moment dokładnej godziny, to mniej więcej przybliżony czas. Liczba wolontariuszy. To jest ważny moment, bo to jest jeden z wymogów formalnych, o których mówiła już Ola, ja też wspominałam na czacie. Żeby wasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, to musicie zaangażować 3 wolontariuszy z organizacji, czyli wy plus 2 osoby. Oczywiście w projekt mogą się włączyć też inni wolontariusze spoza, natomiast wymogiem takim formalnym musi być zaangażowanie minimum 3 wolontariuszy z naszej organizacji. I poniżej jest opis akcji. I tutaj bardzo zależy nam na tym, żebyście opisali tło społeczne oraz tę potrzebę, którą chcecie zaadresować. Chcemy też, żebyście w tym miejscu opisali planowane działania, czyli to, co będziecie robić, oraz adresatów projektu, czyli ich krótką charakterystykę. Jeśli to już wszystko uzupełnicie, przechodzimy dalej i pojawia się pole dla kogo. I tu właśnie jest miejsce, żeby wskazać partnera społecznego. Ja akurat, ponieważ ja tak wcześniej wypełniłam, powiedzmy tak przykładowo, ten wniosek, jest akurat Stowarzyszenie Wiosna, z którym działamy przy okazji Szlachetnej Paczki, ale to jest miejsce, w którym właśnie uzupełniacie dane waszego partnera społecznego, z którym będziecie działali przy tym projekcie.
i prosimy Was o taką krótką charakterystykę tego, czym się organizacja zajmuje oraz ilu przewidujecie odbiorców pomocy. Od razu tutaj też mała gwiazdka, jeśli nie jesteście do końca przekonani, czy to będzie 55 czy 65 osób, jeśli napiszecie 60, uśredniając, dla nas jest to ok. Ważne, żeby mniej więcej tę skalę tutaj złapać. Tutaj jest też taki suwak, adres akcji jest inny niż adres beneficjenta, to znaczy jeśli wasza akcja przewidziana jest w innym miejscu niż adres organizacji, z którą będziecie działać, musicie to odklikać i tutaj się pojawi miejsce, żeby wpisać adres waszej akcji. Kolejnym punktem to jest finansowanie i to jest ten moment, o którym mówiłam, że trzeba będzie dodać budżet, to jest właśnie to miejsce. Najpierw musicie wpisać numer waszego rachunku bankowego z dopiskiem PL, czyli numer IBAN i załączyć wypełniony wzór budżetu oraz wpisać, o jaką kwotę wnioskujecie. My w ramach konkursu dofinansowujemy projekty do 5000 zł, ale zdarza się tak, że na przykład ktoś widzi, że ten projekt, który planuje, no jakby nie potrzebuje aż całego budżetu, czyli tych 5000 zł, więc tutaj wpisujecie kwotę, o którą wnioskujecie i załączacie, tak jak mówiłam, wypełniony plik budżetowy i przechodzicie do kolejnego kroku, w którym prosimy Was o wpisanie Waszego adresu wysyłkowego, ponieważ my w ramach konkursu też przekazujemy Wam koszulki wolontariuszy i wolontariuszek. Od tego roku mamy koszulki damskie i męskie. I to jest tak, że te koszulki zostają wysłane na adres, który tutaj wskażecie. Zazwyczaj nasi wolontariusze proszą o wysłanie koszulek do domu. Tutaj nie zaznaczacie, ile koszulek potrzebujecie i w jakich rozmiarach, ponieważ wasi wolontariusze, którzy będą mogli dołączyć do akcji, dołączając do akcji będą wybierali właśnie rozmiar i czy damską, czy męską koszulkę. Także to się będzie działo automatycznie i na 7 dni przed waszą zaplanowaną akcją te koszulki zostaną do was wysłane. I to tyle. Jeśli przejdziecie dalej, tu się pojawia krótka informacja z tym, co dalej. No i właśnie, po złożeniu wniosku musicie się uzbroić w trochę cierpliwości, ponieważ ten nabór, w którym jesteśmy w konkursie na projekty wolontariackie, trwa do 19 maja, to jest ważna data, którą możecie sobie zapisać, ale też jest na stronie konkursowej w Echonecie. W tej edycji wnioski przyjmujemy do 19 maja, natomiast wyniki ogłosimy 31 i to jest tak, że dostaniecie wyniki i w formie mailowej, dostaniecie wiadomość, w której, no mam nadzieję, że dostaniecie informację, że przyznaliśmy budżet i wasz konkurs został nagrodzony, ale też jeśli się okaże, że z jakichś względów wniosek nie przeszedł tej weryfikacji, też dostaniecie taką informację, że bardzo, bardzo nam przykro, ale że niestety wniosek został odrzucony i też po obradach komisji na platformie zmieni się status waszego wniosku albo na przyznane, albo odrzucone. Stąd też będziecie wiedzieli, czy dostaliście to dofinansowanie. I później będziecie mieli czas na realizację projektów. Tak naprawdę od ogłoszenia wyników musimy podpisać umowy, takie porozumienie trójstronne między nami, wami i partnerem i możecie realizować swój projekt do końca roku. Prosimy o rozliczenie. I też 20 maja startujemy z drugim naborem, ponieważ ta tegoroczna edycja konkursu jest rozbita na dwa nabory, więc jeśli nie uda Wam się do tego 19 maja przygotować wniosku i go złożyć, no to możecie aplikować w tym drugim naborze. Oczywiście zachęcam Was do tego, żeby nie zostawiać tego wszystkiego na ostatnią chwilę i po prostu złożyć wniosek. Jeśli już macie pomysł, już wiecie, co chcecie robić, to zachęcam, żeby nie zostawiać tego w czasie. Więc to tyle. Pojawiło się też pytanie o budżet tegorocznego konkursu. W tegorocznym konkursie możemy dofinansować 50 projektów, czyli 25 w pierwszym naborze i 25 w drugim. Pojawiło się tam też w międzyczasie pytanie o skalę. To jest tak, że no właśnie, corocznie przyznajemy mniej więcej 50 grantów,
projektantów. W zeszłym roku pracownicy zrealizowali 63 projekty, natomiast w zeszłym roku uruchomiliśmy taką specjalną edycję, w której wspieraliśmy osoby uchodźcze. Między innymi ten projekt, o którym Ola wcześniej mówiła, był projektem w ramach właśnie tej edycji skierowanej na osoby uchodźcze, więc w zeszłym roku mieliśmy nieco wyższy budżet. Także jeśli chodzi o platformę, to tyle. Zerkam na czat, czy pojawiły się jakieś pytania, na które nie odpowiedziałyśmy. Jaka jest ostateczna data składania wniosków? To powiedziałam, teraz w pierwszym naborze jest to 19 maja, w drugim naborze jest to 31 sierpnia. Czy mogę poprosić o dla zdolnej młodzieży? Tutaj, jeśli ktoś ma już takie szczegółowe pytania, jakieś konkretne przykłady o to, żeby właśnie zobaczyć, jak wygląda przykładowy wniosek złożony, umówmy się, że się z nami po prostu skonsultujecie, skontaktujecie, bo też już zostały nam tylko 2 minuty, więc nie chciałabym przeciągać, a myślę, że tak po prostu w ramach takich indywidualnych konsultacji jak najbardziej podzielimy się taką wiedzą. Tak, pierwsza tura. Jeśli chodzi o wypłatę środków, wpłacamy je na konto lidera bądź liderki projektu. W ubiegłych latach, w sensie 2 lata temu i wcześniej, rozliczyliśmy się z partnerem społecznym, ale mamy takie poczucie, że lider i liderka powinni odpowiadać za całość projektu, więc też jakby kwestie związane z budżetem, z rozliczeniem przekazaliśmy liderom, więc też mamy nadzieję, że to da wam takie większe poczucie sprawczości, większe poczucie tego, że właśnie odpowiadacie za ten projekt, więc środki na projekt przelewane są na konto osób indywidualnych. Daty się pojawiły, link do konta wolontariackiego, pewnie chodzi o platformę, już wysyłamy. Nie wiem, czy jeszcze macie jakieś pytania, na które nie odpowiedziałyśmy. Super, słuchajcie, to myślę, że naprawdę tutaj Ola przekazała nam mnóstwo informacji, jakoś musimy teraz sobie poukładać ten ogrom wiedzy i ogrom inspiracji, który dostaliśmy. Mam takie poczucie, że rzeczywiście zaczęliśmy od tego ogółu, czym jest wolontariat, przechodząc do szczegółu. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś wątpliwości właśnie o te projekty, czy coś dla was jest niejasne, zachęcamy was bardzo serdecznie do kontaktu bezpośredniego. Mamy dedykowany adres mailowy wolontariat@bnpparibas.pl, na którym możecie do nas śmiało pisać i zadawać nam pytanie zarówno dotyczące konkursu, ale też innych naszych możliwości wolontariatu i zaangażowania społecznego. Bardzo się cieszę, że tylu z was z nami dotrwało do końca. 1,5 godziny w ciągu dnia znaleźć na tematy społeczne. To jest naprawdę coś, co mnie buduje i daliście mi dzisiaj dużo energii. Także cieszę się, że z nami zostaliście. Mam nadzieję, że to było dla was wartościowe 1,5 godziny i że gdzieś tam się rozwiały wasze wątpliwości, złapaliście jakieś inspiracje i teraz już tylko wszyscy pójdziecie na platformę i będziecie składać wnioski i zapcha nam się system. Chciałam też bardzo podziękować Oli, bo Ola dzisiaj trochę ma kłopoty zdrowotne, więc dziękuję, że mimo tych przeciwności losu udało ci się z nami połączyć i opowiedzieć nam tyle ciekawych i mądrych rzeczy. Także słuchajcie, bardzo wam dziękuję, życzę wam miłego popołudnia, chociaż tutaj w Warszawie śnieżno i tak szaro, ale może myśl o właśnie o wolontariacie, o czynieniu dobra gdzieś tam trochę wam słońca dzisiaj przyniesie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Jesteśmy w kontakcie i dzięki Olu za to dzisiejsze spotkanie. Dzięki ślicznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Też jestem podekscytowana i pod wrażeniem, ilu z was dotarło. Wiem, Marysiu, że chyba jeszcze last minute się pojawiły poszczególne pytania, ale myślę, że możemy spokojnie też odesłać właśnie na wolontariat.bnpparibas.pl. Tam znajdziecie odpowiedzi na każde z tych pytań dotyczące też rozliczenia, faktur. No i śmiało też myślę, że możecie właśnie pisać do Fundacji BNP Paribas. W celach takich bardziej już techniczno-formalnych jak najbardziej. Dokładnie. Bardzo wam dziękuję. Przepraszam też za moment przerwy technicznej na